Siema wszystkim, ja jestem Paczol, a dzisiaj mamy nowy sklep i mamy w końcu Czerwonego Rycerza. I od razu wyjaśniam, Czerwony Rycerz jest bez tarczy, ale będzie tarcza. Przepraszam, to nie to. Czerwony Rycerz jest bez tarczy, kupujemy go bez tarczy, ale tarczę zwrócą, ponieważ na Twitterze Epic Games oficjalnym, uwaga, oficjalnym, dodali, że to jest bug. Dodali, że to się zbugowało po prostu. I ludziom z drugiego sezonu podobno też tarczę zabrało. Czyli tarczę oddadzą. Czyli warto kupić tego skina. Sam skin sobie nie jest ładny. Jest średni, jest z drugiego sezonu, jest bardzo rzadki. Już teraz nie. Już teraz nie, jak graliśmy na streamie, bardzo dużo osób było w poczekalni z tym właśnie skinem, więc już teraz nie jest rzadki, ale będzie znowu rzadki, ponieważ ludzie go kupują. Znudzi im się i okej, okay, i nara. Tarcza jest piękna. Tarczę wam niestety nie pokażę, bo jeszcze jej nie mam. Będzie na dniach. Czyli w niedalekiej przyszłości. Możliwe, że jutro, możliwe, że z następnym update'em. Nie wiadomo. Mamy do tego zbierak, który jest oficjalnie brzydki. Nie podoba mi się. On jest, w grze on jest bardzo długi, ponieważ jeden z moich kolegów go kupił, widziałem, w grze on jest bardzo długi, ma dziwny dźwięk, nie kupujcie zbieraka, chyba że wam się bardzo podoba oczywiście. To wam mówię, dobra, nie powinienem powiedzieć nie kupujcie zbieraka. Daję swoje zdanie. Zbierak jest brzydki według mnie. Jeżeli macie inne zdanie, ok, szanuję. Skin jest sam w sobie średni, ze względu na to, że jest rzadki, no to jest bardzo fajny. Teraz już... no ja bym go kupił. Ja polecam go kupić, mieć go w swojej kolekcji. Tarcza do niego dojdzie. Tarcza jest najpiękniejszym backblingiem chyba ever. Tarcza czerwona jest naprawdę piękna. Zobaczycie ją na dniach u mnie na streamie. I mamy drugiego skina legendarnego, który jest średni. Kryterion, czyli babeczka chyba do karbida. Tak mi się wydaje. Skin jest bardzo lateksowy i nie warty swojej ceny. Do tego mamy ten plecak. Ten plecak jest ogólnie też słaby. Najpierw pokażę wam skiny w gierce. Potem pokażę wam, jak wygląda ten plecak ze wszystkimi innymi skinami, jak wygląda Czerwony Rycerz z innymi plecakami. To co? Najpierw skin Czerwonego Rycerza, weźmy tarczę czarną, żeby było tak, wiecie, w miarę. Okej. Okay. I mamy tego skina. Z tyłu fajnie wygląda, powiem wam szczerze. I hełm jest bardzo ładny. Niestety, no to nie jest najpiękniejszy skin. Historia tego skina jest taka, że on był w drugim sezonie, zaraz po tym, jak dostaliśmy karnet i zobaczyliśmy Czarnego Rycerza. Dodali do sklepu Czerwonego Rycerza. Na początku bodajże kosztował 1200 fałdolców, potem dali go za 2000. Potem dopiero go dali za 2000 propsy dla graczy, którzy go kupili wcześniej. Ja go nie kupowałem. Mało osób go wtedy kupowało, dlatego że ten skin nie był jednym z lepszych skinów w sklepie wtedy. Kosztował 2000 później i no ludzie go nie kupowali. Nie wiedzieli, że będzie rzadki. Teraz go ludzie kupują ze względu na to, że to jest mega rzadki skin. Już nie, że był mega rzadki. No i ogólnie no nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy. Fajny jest ten skin. Jeżeli chcecie pokazać, że jesteście z drugiego sezonu, to oczywiście czarną tarczę zakładamy, jak będzie już czerwona do tego skina i wtedy możemy grać dalej tym skinem, bo tak to wszyscy będą myśleli, że jesteśmy Bambikiem, który po prostu kupił sobie skina, bo jest rzadki. No ale to tylko moje zdanie. Pasuje do niego Eskalitopór i to jest topór z drugiego sezonu z karnetu. Nie wszyscy go mają, dlatego mało kilofów pasuje do tego Czerwonego Rycerza, ale jak wiadomo kilofy nie grają znaczenia w naszych skórkach przeważnie. Przeważnie. Skin polecam kupić, polecam sobie zakupić naprawdę. Jeżeli macie 2000 fałdolców, kupujcie Czerwonego Rycerza. Plecak do niego fajnie wygląda, jak się leci. Naprawdę, jak się leci, to fajnie wygląda. Ale tu od boku, od tyłu, w sensie, no nie wygląda, nie wygląda fajnie. Powiem szczerze, że żałuję, że kupiłem tego skina. Jedyne, co w nim jest fajne, to hełm. Naprawdę, hełm mi się z tyłu podoba. Strasznie mi się podoba ten hełm. Skin kosztuje 2000 fałdolców, jest legendarny i według mnie nie jest warty swojej ceny. Dalej mówię, że to jest moje zdanie. Plecak też jest średni. Nie pasuje do większości skinów, co zobaczycie na końcu odcinka, więc no nie polecam. Tak się prezentuje nasz skin w grze. Jest bardzo taki lateksowy, plastikowy. No jeżeli komuś się podoba, to proszę kupić, jeżeli nie, no to naprawdę nie warto. Szczerze żałuję, żałuję, że kupiłem tego skina, ale chcę wam go pokazać. Wolałbym damską megę, dużo bardziej bym wolał damską megę i chcę wam go pokazać tylko tego skina, dlatego go kupiłem. Nie wiem, czy teraz będzie stać na damską megę, mam nadzieję, że tak. Wydałem 2000 dolców do tego skina. No dobra, no to co, będziemy się widzieć w prezentacji skinów z innymi backblingami. Ponieważ zmieniłem ten odcinek na szybszy, nie gram tych gierek tymi skinami, tylko wam pokazuję, jak wyglądają w grze, tak na szybko. Mówiliście, że to jest fajne, więc tak robimy i przechodzimy do backblingów. Ok, weźmy sobie tego skina. Nie. Peleryna nawet ładnie, bo tutaj ma fajne takie wykończenia tych ramion. Peleryna nawet ładnie wygląda.
Tarcza wygląda świetnie. Może z tarczą będę grał tego skina. Nie. Nie. W miarę. Tu fajnie wygląda nawet. O, tu fajnie wygląda. Skrzydła nie, ponieważ to kółeczko tutaj jest takie średnie. Nie podobają mi się skrzydła. Nie. Może być. Nie. No to jest oczywiście nasz ten do zestawu. Nie, nie. Na siłę tak, bo tu tak fajnie ten niebieski kolor pasuje. Nie, 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 nawet spoko. Nie. Okej. Weźmy sobie teraz skiny z tym plecakiem. To będzie dłuższe pokazywanie. Skiny z tym plecakiem, na końcu będzie czerwony rycerz, więc polecam wytrwać. Widzicie, tutaj wam pokażę szybko. Ten plecak nie pasuje, nie pasuje do niczego. Do karbida, może nawet do karbida troszeczkę. Nie. 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 Tu zobaczmy, chociaż ma ten element taki. No tu nawet spoko, ten skin też jest średni, żałuję, że go kupiłem. Tu nie, nie pasuje, nie pasuje, ten plecak nie pasuje, po prostu. Więc plecak daje 3 na 10. Nawet tutaj kolorystycznie jest spoko, ale nie pasuje ten plecak. Nie, nie, zawiedziony jestem tym skinem. Moje ulubione dwa bambiki. No nie, to nie pasuje, nie pasuje. Dobra. Weźmy sobie czerwonego rycerza. I teraz ze względu na to, że nie mamy tarczy, zobaczmy tylko i wyłącznie, z czym pasuje czerwony rycerz. Tu nawet spoko, ale badziewnie, ponieważ to jest darmowe i do czerwonego rycerza wygląda badziewnie, ponieważ czerwony rycerz jest ekskluzywnym skinem, dlatego nie. Tak. Tak. Nie. Nawet spoko. Nawet ok. Nie. Tak, super. Świetnie. O, bardzo ładne są flagi do czerwonego rycerza, polecam. To nie, 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 nawet spoko. O, pomidorowa pizza. To jest chyba najgorsze połączenie skina, ale i tak pasuje tak pięknie, że chyba będzie tak grany u mnie. Ale nie, to też nie, ale for fun może być. Nie, 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 nie. Pasują skrzydła, plecak od kruka, flagi, tarcza i pelerynka. No i oczywiście czekamy na tarczę czerwoną. Tarcza czerwona na pewno będzie, bo napisali, że będzie tarcza czerwona, więc spokojnie czekajmy na to. Ja się cieszę, że tego skina kupiłem. Nie, bardzo żałuję, że kupiłem tego drugiego skina, ale jest ok. Co jeszcze mamy w sklepie? Infinity Dub, jest to bardzo fajna emotka, nowy dub. Czyli zapętlony dub, bo ten dub pierwszy za 1500, za 500 jest tylko jeden dub, a tu mamy cały czas zapętlony dub. Fajna emotka, fajna. Electro Shuffle, to też chyba z drugiego sezonu. Toothpick, jak to był kieł, nie pamiętam jak na polski, ale coś z kłem było. Komando, piękny skin za 800, naprawdę polecam. Tego skina nie polecam, nie podoba mi się osobiście, pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie. No i mamy gwiazdki karnetu. Jeżeli ktoś nie zdąży dobić, polecam sobie kupić gwiazdki karnetu. Fajnie jest mieć omegę. Jeżeli ktoś nie zdąży dobić karnetu, tylko i wyłącznie. Dobra, to co, ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Bardzo się cieszę, że mam czerwonego rycerza i cieszę się, że napisali, że ta tarcza jednak będzie. Że to nie jest tak, że te osoby, co teraz kupiły, nie będą miały tarczy, tylko jednak tą tarczę wrócą. Zostawcie suba. Już prawie mamy 35 tysięcy. Niedługo wlatują nowe odcinki na mój kanał. Będziemy wracać do duo z widzami. No i co? Komentarz, jak wam się podobają te skiny. Do zobaczenia, pozdrawiam was serdecznie, cześć!